Mam trzy zadania tekstowe. Nie chcę ich rozwiązywać, a jedynie ułożyć równania, których rozwiązanie da nam odpowiedź. Ułożymy teraz odpowiednie proporcje do każdego zadania. W pierwszym zadaniu mamy 9 pisaków, które kosztują 11,5 dolara. Ile będzie kosztowało 7 pisaków? Naszym x będzie koszt 7 pisaków. Sposobem na rozwiązanie tego zadania jest ułożenie dwóch proporcji i przyrównanie ich do siebie. Można powiedzieć, że stosunek 9 pisaków do ceny 9 pisaków, czyli 11,50, jest równy stosunkowi 7 pisaków, tych 7 pisaków, do x. Ułożyliśmy prawidłową proporcję. Stosunek 9 pisaków do 11,50 jest taki sam jak 7 do x. Możemy ją rozwiązać, by dowiedzieć się, ile będzie kosztowało 7 pisaków. Odwróćmy ułamek i zapiszmy. 11,50 przez 9, czyli relacja 11,5 do 9, równa się x przez 7. To także jest prawidłowa proporcja. Możemy myśleć o proporcjach w inny sposób. Proporcja 9 pisaków do 7 pisaków. 9 do 7 ma się tak samo jak stosunek ich cen. Tak samo jak 11,50 do x. Proporcja 9 pisaków do 7 równa się proporcji ich cen 11,5 dolara do x. Inaczej możemy to zapisać jako proporcję pisaków 7 do 9 równa się x do 11,5. To wszystko są poprawne proporcje. Każda z nich jest poprawna i umożliwia odnalezienie naszego x. Zajmijmy się teraz drugim zadaniem. 7 jabłek kosztuje 5 dolarów. Ile jabłek mogę kupić za 8 dolarów? Nasze pytanie. Ile jabłek mogę kupić? Nazwijmy to x. Musimy ułożyć i rozwiązać proporcje dla naszego x. Stosunek między liczbą jabłek a kosztem jabłek wynosi 7 do 5. Równa się stosunkowi nieznanej ilości jabłek, którą nazwaliśmy x, do 8 dolarów. W pierwszym zadaniu niewiadomą była cena. Natomiast w tym przypadku niewiadomą jest liczba jabłek. Do rozwiązania problemu mam wiele różnych proporcji. Na przykład taką. 7 jabłek do x równa się 5 dolarów do 8 dolarów. 5 dolarów do 8 dolarów. Każda z tych dwóch proporcji jest poprawna i umożliwia odnalezienie naszego x. Ilości jabłek, które można kupić za 8 dolarów. Zajmijmy się teraz ostatnim zadaniem. W przepisie na ciasto czytamy, że dla 5 osób potrzeba 2 jajek. Zmienię kolor. 2 jajka. Ilu jajek potrzebujemy dla 15 osób? Szukaną liczbę jajek oznaczymy jako x. To jest szukana odpowiedź na podstawione pytanie. Nasze x. Możemy ją nazwać jakkolwiek. Y, A, B, C itp. Ile jajek potrzebujemy dla 15 osób? Z treści zadania możemy wywnioskować, że stosunek ilości osób do ilości jajek jest stały. 5 osób na 2 jajka
czyli 5 do 2, równa się 15 osób do x. Moglibyśmy też ułożyć proporcje w ten sposób. 5 osób do 15 osób równa się 2 jajka do 2 jajka, niech będzie niebieskim kolorem. 2 jajka do x. Możemy je też obustronnie odwrócić. Każdy z tych sposobów pozwoli nam uzyskać odpowiedź. Każdy z nich jest poprawny. I każdy pozwoli uzyskać odpowiedź.